Znajdujemy się na Pustyni Judzkiej, u wejścia do wagonu, który zawiezie nas na Twierdzę Masada. Twierdza Masada to jest w zasadzie naturalne miejsce idealne na fortyfikacje i tu też od II-III wieku przed naszą erą zaczęła tworzyć się Twierdza Masada. Najbardziej rozbudował ją Herod. Co dalej? Zobaczymy na górze. Znajdujemy się na terenie Masady, a konkretnie na terenie łaźni rzymskich zbudowanych tutaj 100 lat przed Chrystusem. Ta niebieska linia oznacza, dzieli w zasadzie to, co zostało zbudowane 2000 lat temu i to, co już jest rekonstrukcją. znajdujemy się na Pustyni Judzkiej nad Morzem Martwym. To Morze Martwe to jest bardzo ciekawe zjawisko geologicznie i przyrodniczo, ponieważ tak naprawdę jest to jezioro. Jest to jezioro o bardzo wysokim stopniu zasolenia. Stopień zasolenia to 270 promili, dla porównania Bałtyk to tylko 7. To Morze Martwe znajduje się w największej na świecie depresji. Jest położone 400 metrów pod poziomem morza. Co ciekawe i w sumie smutne, poziom wody w tym morzu spada, rokrocznie spada o metr. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, woda z rzeki Jordan, jedynej rzeki, która zasila to jezioro, jest zarówno przez Izrael, jak i przez Jerozolimę zabierana do picia dla rolnictwa. A druga sprawa jest taka, że tu jest tak gorąco, słuchajcie, tu jest powyżej 40 stopni, że ta woda po prostu paruje. Dlaczego Morze Martwe? Morze Martwe, czyli przesolona zupa, gęsta woda, która Ciebie po prostu utrzymuje na powierzchni. Ona ma taką dużą wyporność, że w zasadzie stanie w niej, gdzie ta woda jest powyżej kolan, jest już może nie problematyczna, ale rzeczywiście czuje się, że ta woda Cię wypiera. Podsumowuję dzisiejszy odcinek i dzisiejszą wycieczkę. Dlaczego najdroższym 35 zł za pół litra lokalnego piwa. Jeśli chodzi o wycieczkę, kupiliśmy sobie wycieczkę w biurze, za nią zapłaciliśmy za dwie osoby 900 zł. Jest to około 10 godzin i w tym wliczone są wszystkie wejścia. Wejścia na Twierdzę Masada i wejścia na Morze Martwe. Te dwa miejsca, Morze Martwe i Masada na Pustyni Judzkiej, to kompletnie dwa różne światy. Masada, twierdza z czasów przedchrystusowych, pozostałości budowli, ale wciąż jednak coś tam pozostało, pomimo że minęło 2000 lat. I Morze Martwe, tak naprawdę krajobraz niemalże księżycowy, zasolenie ogromne, woda gęsta jak zupa, przesolona i 44 stopnie. Naprawdę tutaj się zbyt długo nie da wytrzymać. Niemniej jednak, jak każde takie nietypowe miejsce, warto je zobaczyć. Na zdrowie.